Hej, siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Przed nami 21 odcinek naszej przygody z grą Assassin's Creed Odyssey. Moi drodzy, jesteśmy w nowym terenie. Już wam pokażę, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w Malis. Dokładnie tutaj, gorące bramy Thermopil. Idziemy spotkać się z Herodotem. Jest to główna fabuła, główna linia fabularna. No to porozmawiajmy z Herodotem, zobaczmy, co ma nam do powiedzenia. O, jest lew Leonidasa. Tak więc też właśnie przemierzając ten świat znajdujemy czasami jakieś historyczne miejsca. No i to jest jedno z nich. Jeśli close your eyes, you can hear them. Their final war cries before every last one of those brave Spartans perished. Their voices were silenced that day, but their story will be sung for an eternity. You didn't bring me here to talk about dead Spartans. What's on your mind, Herodotus? The Battle of Thermopylae still echoes in our hearts, but to stand here is to feel it in your bones. There's nothing here but ghosts. My concerns are with the living. Hold out your spear. My spear? What for? I need to know something. Herodotus! I'm fine. The stories are true. That is the spear of Leonidas. The hero's blade. Where were Sparta's allies? The Spartans weren't alone in facing Xerxes and his hordes. Many from across the Greek world were armed and ready to fight alongside Leonidas and his 300. But when the mighty king looked into their eyes and saw fear, he sent them home. That sounds like madness, not bravery. It was foretold by the Pythia that Sparta would lose either its freedom or its king to the Persians. Leonidas made his choice. What happened to Leonidas after the battle? Xerxes was famous for honoring warriors who fought valiantly against the Persians. But Leonidas infuriated him so much he cut off his head and impaled it on a pike. A bloody battle ensued, and his remains were reclaimed by the Spartans and buried here. Now, however, he rests where he belongs. In Sparta. What happened to the traitor, Ephialtes? King Xerxes paid him well, but treachery breeds treachery. A contract was put on his head, and he died as he lived. A coward. You knew this would happen. I didn't know, but I did suspect. There is a place I convinced myself was a dream. Until now. A peculiar structure on the island of Andros. Mysterious shapes carved in stone. Like nothing I've ever seen. You want to sail to Andros so you can show me shapes? In my travels, I heard whispers of an ancient civilization. A people who came before. Your spear and that place are connected. You mentioned the people that came before. Who were they? They were not gods, but they lived far longer than any mortal, and were far more intelligent. I've seen carvings in caves, strange symbols that suggest it was this ancient civilization that created humankind, and provided them with fire. But Zeus blamed Prometheus. Yes. Well, perhaps his eagle has been feasting on the wrong liver. The spear awakened to you, Herodotus. I trust you. You understand. I will do everything in my power to help you find your mother. I promise. But first, we must sail to the island of Andros. I'll meet you at my ship. Dobrze, czyli plan działania na najbliższe kilka zadań chyba mamy, czyli trzeba się będzie dostać do tego nowego miejsca Andros. I już jesteśmy na statku. No to szybko poszło. Dobra. Only for a short trip. I have business to attend to in Athens. Herodotus is helping me find my mother. Seeking help from the gods has put Herodotus on your path. Just like they put you on mine. They work in ways beyond our comprehension. And all we can do is follow their lead. You could be right. Herodotus and I share enemies too. Like Elpinor? He is, was, part of a very powerful group called the Cult of Cosmos that controls the Greek world through the Oracle. Control the Oracle? Impossible! Apollo would not allow that. Now they're looking for my mother. I need to find her before they do. And I believe they will hurt others who oppose their views along the way. By Hermes! The Oracle lost to corruption, and now this cult? Do we know who leads them? I don't know for sure, but I think it might be my sister. Your sister? By Zeus, your life is complicated. Tell me about it. But don't you worry. This Cult of Cosmos now has 3 new enemies. And one of them fights like Athena, and shits thunder like Zeus! We'll bring the wrath of the gods down upon them! Is always this positive? Always. That's why I like it. Poseidon, carry us to Athens! First, we need to go to Andros. To Andros, then! We're going to have to do some upgrades to my ship if we're sailing into war. Well, she's old, and perhaps not in the best condition. Dobra, mamy tutaj pod nami jakiś... O kurde. Czy będziemy walczyć? Tak, chyba walczymy od razu. No dobra, powalczmy sobie w takim razie. No bliżej musimy być, żeby użyć włóczni. No właśnie tak, właśnie tak. Myślałem, że nam się uda ich tak strzelić. No niestety nie udało się. Oni są w połowie zdrowia, my w sumie też. Oj, uwaga. Dobra, teraz my spróbujemy szarży na nich. Czy to się uda? No zobaczmy. My zawijamy, oni zawijają. No uwaga, już prawie jesteśmy. Dawaj, szarża. Pyk, pięknie. Dobra, koniec. Okej, to zrobimy abordaż. Okej, najpierw spocznijmy od strzelania do nich, chociaż nie, no nie, trzeba od razu się tam przedostać. Dobra, jazda. No tu mają całkiem silnego dowódcę na tym poziomie 16. Dobra, dowódca jest pod statkiem. Ja nie wiem, czy on wróci do miejsca walki, ale chyba tak, już wraca. Dobra, ale chyba go zabili nasi, dobra. A nie, jest. Okej, wrócił. Dobra, zabity, jeszcze ostatni. Aha, nie, to był ktoś inny. Więc tego kapitana udało się rozwalić. No i to już wszystko. Wytrzymałość statku odnowiona, bardzo fajnie. Jest skarb. Czy tutaj coś jeszcze mamy? Tak, jest jeszcze jeden skarb. Dobra, no to teraz udajmy się po te właśnie skarby na dole. Ale najpierw może uda się trafić tego... szarka, tego rekina, ale chyba nie. No dobra, to zmierzamy... w stronę skarbów. Kurde, ciekawe gdzie one są. Kurde, aż tak głęboko? Nic tu jeszcze nie widać. A dobra, dopływamy chyba do jakiegoś statku, tak mi się wydaje. No dobra, jesteśmy, czyli podpłyńmy jeszcze niżej. Kurde, no z tymi rekinami chyba trzeba będzie walczyć, ale no zobaczymy. Może uda się jakoś niepostrzeżenie te skarby ogarnąć, ale chyba nie uda się. Dobra, czyli co? Pierwszy skarb jest tutaj. Dobra, mamy go. Rękawice tropiciela. Ale nie, rekiny nas kompletnie nie widzą. A dobra, teraz chyba nas zauważyły. Dobra, i teraz spierdzielamy stąd. Dawaj. Lokacja ukończona, bardzo szybko, bardzo sprawnie. 810 doświadczenia jeszcze za to otrzymaliśmy. Oś nam zaczęło brakować powietrza, ale już jesteśmy. Dobra. Okej, jaki plan mamy dalej? Zobaczmy, wejdźmy sobie na mapkę. Zobaczmy, gdzie my musimy się dostać. Jestem teraz bardzo ciekaw. Czy mamy zadanie? To jest właśnie przebudzone wspomnienia. Herodot od razu wiedział, że włócznia Aleksiosa to wyjątkowy przedmiot. Przed odpłynięciem do Aten spotkał się z nim w Termopilach, gdzie ręka króla Leonidasa po raz ostatni upuściła tę niezwykłą broń. Znajdź tajemniczą budowlę i wejdź do środka. Budowla znajduje się na wyspie Andros, w zachodniej części opuszczonego lasu. Dobra, to szukamy Andros, tej wyspy. A tutaj... dobra, czyli no troszeczkę przed nami teraz będzie pływania. Andros, tutaj musimy się dostać. Tutaj mamy też jakiegoś czciciela, chimerę. Opuszczony las. No dobra, czyli tutaj będziemy płynąć 6000 metrów. No dobra, no to ja sobie to zrobię poza kamerą. Chyba że coś ciekawego będzie się działo, no to do was wrócę. Dobra, zaczęły mnie atakować 3 statki pirackie. Ale to są malutkie stateczki, więc nie powinniśmy z nimi mieć problemów. No ale coś się dzieje, jest jakaś akcja, więc do was wróciłem. Tak, dbam o was, dbam. Moich wiernych widzów, kochanych. Ale dobra, tutaj widzę, że nawet z nimi nie musimy walczyć. No ale dobra. Jeszcze przepołowimy im ten statek. Weźmiemy... co tam możemy wziąć? Uda się z tej strony? Kurczę, nie uda się. Dobra, no to dawaj ten abordaż zrobimy. Zobaczmy, co mają ciekawego. Dobra, strzelają do nas też, ale my do nich się pofatygujemy. nawet zadali mi obrażenia. To niedobrze. Dobra, czy on jeszcze żyje? A, jeszcze nie trafiłem. A, bo on nie umie chyba pływać i się utopi. To wszystko jasne. Dobrze. A nie, jeszcze tam żyje. Jeszcze żyje skubany. Okej, już nie. Dobrze. Więc tak, jeszcze nam Barnabas mówił, żebyśmy zupgrade'owali sobie nasz statek, tak więc teraz to jeszcze zrobimy. No to dobra, zobaczmy co możemy zupgrade'ować, czyli tak, fajnie by... Aha, nie możemy teraz dokonać tej czynności, ponieważ jeszcze chyba oficjalnie właśnie, jeszcze się bijemy tutaj z kimś. Więc jeszcze jeden statek jest do opanowania. Dobra, ci już padli, chyba jeszcze jeden statek do nas strzela. A nie, dobra, nikt do nas nie strzela, tak więc teraz sobie już ten statek przepołowimy, myślę. Dawaj, zakręcaj. Zakręcamy, dawaj, dawaj, dawaj. I cyk. Dobra, czy teraz możemy sobie już upgrade zrobić? Chyba tak. Powinniśmy być w stanie, ale jeszcze sobie odpłyniemy chwilkę. Tak, żeby już na 100% być pewien, że nam się to uda. Dobra, chyba powinniśmy być już w stanie to zrobić. Zatoka Maratońska. Chwilowa lekcja historii. A, jeszcze będziemy chyba walczyć. Kurczę, no niestety, kolejne 16 poziomy. Dobra, walczymy dalej. No to jest część gry, więc no nie wiem, no wydaje mi się, że to jest chyba interesujące, takie potyczki na wodzie. Tak więc też nie chcę tutaj za dużo robić poza kamerą, no bo w końcu to jest let's play. Jakie fale, ja pierdzielę. Ale grubo, jaka fala. To jest to, co właśnie bardzo podobało mi się w Assassin's Creed 4. I coś, co podoba mi się tutaj również bardzo, czyli to zachowanie wody. Zachowanie naszego statku na tej wodzie. Dobra, chyba teraz już powinniśmy być w stanie ich zabić, ale jeszcze chwila, jeszcze troszkę. Dobra, będzie. Tak jest, dobranoc. Dobra, czyli chyba od tego naszego miejsca, na którym teraz się znajdujemy, do tej wyspy Andros będą nas atakowały właśnie takie małe floty pirackie. Co to mamy? Jakieś drewno? Okej, no to zaraz sobie zupgrade'ujemy statek i... będziemy mieli silniejsze bronie tutaj, nie? Będzie to już lepszy pojazd. Dobra, czy już możemy to zrobić? Chyba powinienem być w stanie... Tak jest, dobra, możemy to zrobić, czyli salwy strzał, 105 drewna, mamy 1000 na koncie, 60 skóry, mamy 983 i 1000 monet, dobra. Czyli salwy strzał już są lepsze, a dobra, nie tu. Dalej rzuty oszczepami, też lepsze, dalej kosze z węglem, no, czyli możemy wypuszczać płonące strzały jak najbardziej. Dobra, obrażenia od broni, ulepszamy strzały, dzięki czemu będziemy zadawać więcej obrażeń, większe obrażenia taranu, jak najbardziej. Dalej oszczepy, też większe obrażenia bym chciał i wytrzymałość teraz, czyli wytrzymałość kadłuba. Można zwerbować 3 przybocznych, aha. Następnie wytrzymałość wioślarzy, plus 10% punktów do wytrzymałości wioślarzy oraz do prędkości odnawiania wytrzymałości wioślarzy, dobra. Czyli możemy szarżować dłużej. I osłony dla załogi, aha, czyli te osłony, kiedy się chowamy przed tarczami napływającymi. No dobra, to jeszcze ten arsenał, ale już nie mamy drewna, dobra, całe drewno poszło na te wszystkie upgrade'y. Ok, czyli możemy drugiego przybocznego sobie ogarnąć, czyli no co, na razie chyba pójdziemy w tych legendarnych. Czyli tak, dobra, mamy dwóch legendarnych elegancko. Elementy ozdobne statku. Mamy galion lwa. No, z lwem chyba będzie, kurczę, lepiej to wyglądało. Chociaż nie, ten galion orła jest kozacki. Dobra, zostawimy sobie tak i mamy jeszcze motyw załogi, jakiś nowy. Ale to są zwykli Persowie. Dobra, zostajemy z obecnym. No i dobra, na razie to chyba wystarczy. Kosze z węglem, ulepszenie kosza z węglami odblokowuje na statku potężne ataki ogniowe. Zwiększaj swoją siłę ognia poprzez regularne ataki i wykorzystaj ją do wyprowadzania ataków ogniowych w postaci deszczu, płonących strzał oraz oszczepów. Dobra. To już były te? Aha, musimy poczekać, aż się zregenerują. No dobra. No to co, ja sobie płynę dalej i widzimy się, mam nadzieję, już na wyspie. Dobrze, jak widzicie, dopłynęliśmy już do wyspy. Jeszcze tam jakieś statki mnie atakowały, ale już stwierdziłem, że zrobię sobie to poza kamerą. Odkryto nowy region, Andros, kraina łupieżców. Jesteśmy blisko celu, więc wezwijmy Ikarosa. Dobra. Już wiemy, gdzie jest tajemnicza budowla. Dobra, jeszcze sobie na mapkę wejdę i usunę ten punkt. Dobra. Okej, możemy iść, czyli to jest tutaj na dole. Mamy tam jakiegoś chyba dzika na 16 poziomie. Dawaj w główkę. Ach! Wystraszyłem go tylko, kurde. Dobrze. Pięknie, ależ weszło za 5000. Dobrze. Pierwszy pokonany. No zobaczmy, co to jest. I co się dzieje za drzwiami? How do I get inside? I wonder if... Who's there? Come out! Hesitation only hastens. The grave, I no matter. Your form is improving. Your resolve is strong, but you're not taking action. I was going to. I know, but it's the moments in between that decide everything. Your turn. Leonidas' spear. You're old enough now. My father's spear holds a certain burden, but you're ready. I touched something. Huh? The spear. It has magic. It carries with it a long line of power. A bloodline of incredible heroes. The same blood within you and me and our family. All of us? Think of Leonidas. He had great courage. And he made a great sacrifice. You share in his blood and the strength he possessed. We are able to feel certain things happening around us. That is our family's gift. But not everyone understands that. Some recognize the power we bear and want it only for themselves. They will try to take it from us. I won't let them. I know. You're a warrior. If we keep moving forward, always moving forward, we're untouchable. Storm's coming in. Then maybe we should move forward now. Dowiedzieliśmy się, jak otrzymaliśmy tą włócznię. Czyli mamy magiczną włócznię Leonidasa, która otwiera magiczne wrota. Starożytna kuźnia. Teren badania. Okej, tutaj mi się przypomina już Origins, gdy przemierzaliśmy grobowce. No ładnie. Ciekawe, co tu znajdziemy. O, coś tutaj się dzieje. Ale nie, chyba nie do końca. Niewczytane to jest. Ale coś tu się będzie działo, coś mi się wydaje. Dobra, na boki chyba nie ma co patrzeć, na razie idziemy przed siebie. Something's glowing over there. A co tu mi pad zawibrował? Dlaczego mi pad wibruje? Interakcja, czy to tutaj? No dobra, zobaczmy. Themos, the forge. I knew I let you stay in the Animus too long. Your vitals are crashing. You don't understand. This confirms it. Alexios didn't just have Isu technology, he had the means to improve it. Imagine how powerful the staff could be. I admit, that could be an incredible find. But right now, I'm the doctor, and I take care of you. Now get some rest before you go back to Alexios. No time to rest. Abstergo goons could be tracking us down right now. And the rest of us will be ready for them. If you burn out here, our mission will be done. They told me you had a cheerful bedside manner. Don't forget, we're a team. We'll back you up until you're finished your investigation. I know. Kiyoshi secured the loft yesterday and he's keeping an eye out. Elena's on call doing historical research. And I'm here to talk if you're feeling any confusion from the Animus. Always the therapist. So, Doctor, how do you feel now that we're closer than ever to the staff? I believe this staff is important. But the Templars and Assassins have found staves of Eden before. Nikolai Tesla blew one up in Russia, if I remember correctly. This is different. If what I saw in Egypt is true, this staff doesn't control minds. It controls physics. Time. Imagine rewriting the rules of the universe. The spear you found is right here, and it's not doing anything. The spear's attached to a bloodline. Leonidas, Alexios, and Themos, Cassandra. They were intimately connected to it. Are you sure you can use the Staff of Hermes, then? No. But if the Templars get it, they won't stop until they find someone who can. So, what do you think of my new Animus? You mean, our new Animus? That's Abstergo equipment. Which I've modified to within a millimeter of its digital life. It's an Animus console prototype, Brahman variant, with the I.O. capacities pushed to their max. Ultra-portable with more calculating power than NASA and CERN combined. I'll go stretch my legs. Too bad we don't have access to the Abstergo gym anymore, huh? Membership costs too much. No dobra, czyli przenosimy się do lat obecnych. I co tutaj możemy? Wrócić do Animusa? No ale dobra, rozejrzyjmy się. Dobra, czyli no jesteśmy w Londynie, widzimy Big Bena. How's it going out there? Well, no threats in view. I'm glad we could work together again. I believe our working methods are compatible. Are you still upset about our last run-in with Abstergo? I'm sorry, I didn't realize those hills in Quebec were so steep. But hey, you and your Yakuza reflexes saved us. Sorry, ex-Yakuza. We're all alive and our injuries have healed. That's what matters. Of course, I'll return to the Animus, then follow the trail Herodotus left to find the staff. But there's so many possibilities, so many choices. There's no way to know which ones are right. You used to run part of the Japanese Brotherhood. What would you do? Take things one step at a time, observe then act, or kill everyone and search their pockets for answers. You decide. Thanks for watching our backs, Kiyoshi. I'll leave you to your work. I'll report in if Abstergo drops by. Dobra, porozmawialiśmy sobie z Kiyoshim. Zobaczmy, co jeszcze tutaj się dzieje. Looks third echelon. Or is it fourth? No, wyrko. Too bad we had to leave before we could drink some more caribou. No, myślałem, że można się położyć spać czy coś, ale nie, dobra. Eagles are fine and all, but a pet monkey would be even cooler. The center of the universe, circa 400 BCE. I should check. A, to jest nasz komputer. Dobra, akcja w Quebecu. Plik QC, pierwszy początek. Weszłam, jak ci się to udało. Dobra, dobra. Plik drugi. Potencjalny spadkobierca, rekolekci. O kurde, no można się wciągnąć tutaj w ten świat, widzę. Katedra Bazylika Notre-Dame de Quebec. Plik czwarty, tu kolejna rozmowa i jakiś dźwięk. Un cambriolage a eu lieu à la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. Heureusement, les dégâts au bâtiment historique sont minimes. Le secrétariat de la paroisse rapporte que les malfaiteurs sont partis en laissant derrière la cible du vol. Dobra. Rzeczywistość jako symulacja, zbieranie drużyny, walizka do Grecji, kim jest Aletheia. Co tu jeszcze mamy? Maile. No kurde, ile maili. Jakieś dźwięki. Nagranie Leili, no naprawdę tutaj można sporo czasu teraz na tym kompie posiedzieć. No ale dobra, nie po to się tutaj zebraliśmy. Fascinating. Leila, can you believe we're meeting Herodotus himself? I can. He sure does talk a lot. Is there anything I can help you with? So, does what I'm seeing as Alexios match your research? I had to tweak the animus to use what we have of the book as a reference. That book is a lost work by Herodotus. He basically invented the concept of recording history. And other figures are matching up too. Cleon, Pericles. The chance to see the past firsthand is why I joined the Assassins. Most people would talk about justice or leaping across rooftops, but history's cool too. I've loved history since my grandpa told me stories about his grandpa back in Ireland. He was an adventurer and sailor, so I'm continuing the family tradition. I feel so lucky. You make your own luck, remember? Why do people keep telling me that? So I've met Herodotus, but I don't know much about him. He's brilliant. His histories are considered the foremost textbook of classical Greece. People have made their careers analyzing his words for some new perspective. To see him in his own world, walking in the polis and... Sorry, but he's kind of a hero of mine. You can fangirl all you want. Yay! I'll leave you to your work. If you need anything, just let me know. No dobra, porozmawialiśmy sobie. Okej, no co jeszcze tutaj można zrobić? O, przepraszam, pani doktor. What? Dobra, no to chyba wszystko, czyli zostało nam powrócić do Animusa i wrócić do świata, przenieść się z powrotem do Grecji i do Aleksjosa, ale zrobimy sobie to w następnym odcinku, na który już Was bardzo serdecznie zapraszam. On pojawi się jutro też z rana, tak jest. Jutro z rana o 8 też dostaniecie kolejny odcinek Assassin's Creed. No dobrze, dzięki wielkie za uwagę, do zobaczenia, trzymajcie się, siemano!